Szanowni Państwo, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, drodzy goście, rodziny ofiar egzekucji. Zebraliśmy się tu dziś, by uczcić pamięć mieszkańców naszego miasta, brutalnie zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta 30 września 1942 roku. Byli to ludzie, którzy stanowili intelektualną i finansową elitę Ostrowca Świętokrzyskiego, ludzie, którzy kształtowali rzeczywistość tego miasta. Byli bohaterami, lecz jednocześnie zwykłymi ludźmi, przedsiębiorcami, kupcami, urzędnikami. Jeden z nich chodził jeszcze do gimnazjum. Niczym nie różnili się od nas, obecnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Stali się jednak ofiarami najtragiczniejszego wydarzenia w historii ludzkości. Druga wojna światowa dotknęła ich w najbardziej bezpośredni sposób. Poprzez tę zbrodnię okupant chciał zniszczyć ludzką solidarność i zaufanie, rozbić więzi spajające ówczesne ostrowieckie społeczeństwo. W życiu każdego narodu czy miasta są miejsca szczególne, kotwice pamięci, które skłaniają do refleksji, do myśli, do pamiętania, do modlitwy za tych, którzy zginęli. Dla nas taką kotwicą pamięci jest ostrowiecki rynek, gdzie miało miejsce jedno z najbardziej haniebnych wydarzeń w historii naszego miasta. Zamordowano tutaj cywilnych obywateli i z tego miejsca miał iść zastraszający przykład dla pozostałych ostrowczan. Obecnie nie musimy walczyć o wolność i niepodległość, lecz stoi przed nami inne zadanie. Wspólna praca na rzecz naszego miasta, dbanie o jego rozwój, o dobrobyt tego i przyszłych pokoleń. Jednakże od historii nie da się uciec. Nasz świat to przede wszystkim przyszłość, ale jej nie da oddzielić się od przeszłości. My pamiętamy, ale przed nami trudne zadanie przekazania tych wspomnień kolejnym pokoleniom, dla których wydarzenia sprzed 71 lat stają się coraz częściej mglistymi faktami, wyciąganymi raz do roku. Dlatego to moment poszukiwań nowoczesnych metod dla edukacji patriotycznej ostrowieckiej młodzieży. Cieszy dzisiejsza obecność uczniów, strzelców, kibiców, krzon. Ale nawiązując do miejsca, w którym się spotkaliśmy i wydarzeń sprzed 71 lat, pragnę za pośrednictwem mediów zwrócić się do grupy młodych amatorów skatekingu i parkouru, którzy upodobali sobie ten pomnik jako plac treningowy, o pamięć i refleksję na naszą wspólną historię. Jesteśmy to winni tym, których pamięć czcimy dziś na ostrowieckim rynku. Dziękuję.
Martę na ostrowieckim rynku miały miejsce tragiczne wydarzenia, które na trwałe wpisały się w karty historii naszego miasta. 30 września 1942 roku 29 wybitnych jego mieszkańców, wśród nich mój dziadek Antoni Grat, oddało życie w zbiorowej egzekucji dokonanej przez hitlerowskiego okupanta. Jak co roku spotykamy się w tym miejscu, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli to, co mieli najcenniejsze, swoje życie. Są wśród nas coraz mniej liczni członkowie rodzin pomordowanych, których ja reprezentuję. Jest wśród nas poseł Sejmu Rzeczpospolitej, przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta i powiatu, organizacji społecznych i pozarządowych, partii politycznych, młodzież ostrowieckich szkół, kibice i kombatanci. Są wreszcie mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany. Mogłoby się wydawać, że 71 lat to wystarczający okres na ich zabliźnienie. Ale o wydarzeniach, które miały miejsce tu 30 września 1942 roku, musimy pamiętać zawsze i przekazywać o nich swą wiedzę kolejnym pokoleniom. To jest nasz obowiązek, który musimy spełnić, by chronić te wartości, które winniśmy posiadać jako naród broniący swojej tożsamości. Dlatego dziękując w imieniu członków rodzin pomordowanych za udział w tegorocznych obchodach, wyrażam nadzieję, że za rok spotkamy się w tym miejscu ponownie, by złożyć hołd tym, którzy przelali krew, byśmy żyli w wolnej i niepodległej Polsce. Dziękuję.